poprzednim odcinku dowiedzieliście się o tragedii, która miała wpływ na całość projektu. Projekt zakładał, że nie mogę, a raczej nie chcę, wpływać na środowisko, które stworzyłem. Więc w przypadku tragedii, jaką jest przeciekanie zbiornika wodnego, również nie powinienem ingerować. Ale niestety, gdybym nic z tym nie zrobił, miałoby to dalsze konsekwencje. Na początku myślałem, że po prostu woda szybko paruje, dlatego ubywa jej ze zbiornika. Jednak po dłuższym czasie cała część lądowa została zalana wodą. W takim wypadku musiałem zadziałać. Woda zalewająca część lądową sprawiła, że gleba była cała mokra, a to natomiast sprawia gnicie korzeni roślin, które nie są zdolne przetrwać w takich warunkach. I tak właśnie wyginęła palma koralowa. Kolejnymi konsekwencjami było niebezpieczeństwo dla zwierząt. O ile krabom, dżownicom i skoczegonkom to nie robi różnicy, tak prosionki i mrówki mogą czuć się zagrożone. I tak pojawiła się kolejna tragedia. Od czasu zalania nie widziałem żadnej mrówki. Może to oznaczać, że albo mrówki przyniosły się w miejsca i chodzą ścieżkami paludarium, których po prostu nie widzę, co jest mało prawdopodobne, albo druga możliwość, że mrówki po prostu zginęły. Czas było wziąć się do roboty. Wysprzątałem i wysuszyłem część wodną. Następnie złapałem dwa kraby mieszkające nad zbiornikiem i przeniosłem je do osobnego pojemnika. Trzeci krab mieszka po drugiej stronie paludarium, więc stwierdziłem, że bez sensu ingerować mu w jego mieszkanie. Następnie uszczelniłem zbiornik i gdy tylko wysechł, wszystko wróciło do normy. Prawie wszystko. Rośliny zaczęły wymierać, nie ma już mrówek, a zbiornik wodny jest zniszczony. W takim wypadku postanowiłem lekko wszystko zmodyfikować i zrobić miejsce dla nowych mieszkańców. W rogu zbiornika dodałem piasek, który przystosuje zbiornik dla nowych mieszkańców. Dodatkowo na miejsce palmy koralowej dodałem nową roślinę z roślichę. Jest to roślina, która może rosnąć na bagnach, gdy ma zanurzone korzenie w wodzie. Więc to będzie idealna roślina na wypadek, gdyby zbiornik znów zaczął przeciekać.
Resztę zostawiam bez zmiany, chociaż i tak musiałem bardzo dużo ingerować. Ale są też plusy tej tragedii. W glebie pojawiły się młode drżownice, co oznacza, że nasz ekosystem funkcjonuje i się rozwija. Dodatkowo pozytywną sprawą jest imitacja prawdziwego życia. W naturze nie wszystko układa się idealnie, a natura sprawia, że czasem rzeki wylewają lub jeziora i wtedy na miejsce starego życia pojawia się nowe. Kraby po zalaniu zbiornika miały wrócić do domu, ale wrócił tylko jeden. Dlaczego? Niestety, ale drugi zginął z rąk kompana. Widocznie musiał przechodzić wylinkę, co drugi świetnie wykorzystał, aby go zaatakować. Takie są kraby. Niby zwierzęta statne, ale czasem mają swoje kaprysy, szczególnie gdy są w mniejszym, tymczasowym pojemniku. Cóż, życie w paludarium nie rozpieszcza. Skupmy się teraz na nowych przybyszach. Komu jest potrzebny piasek? A potrzebny jest małżom słodkowodnym. Dokładnie to dwóm. Dwie małże zamieszkają w paludarium i są to dwa różne gatunki. Ze względu na to, że jest to paludarium wielogatunkowe, więc postanowiłem właśnie umieścić dwa nowe gatunki. Małża jawajska oraz potocznie nazywana małża ozdobna. Małże potrzebują piasku, aby się zakopać, ale może o tym opowiem w kolejnych odcinkach. Dziś dodamy jeszcze jednego nowego gościa. Pojawiły się i są to już Red Devile, a teraz dołożymy jednego wampira. Kolejny nowy gatunek w paludarium wielogatunkowym. Już nieraz trzymałem te kraby w takiej kombinacji i żyły bardzo dobrze. I mam dla was zadanie. Napiszcie w komentarzu, ile gatunków jest już w paludarium. Pytanie nie jest łatwe, a odpowiedź nie jest jednoznaczna. Kolejny odcinek i tak to wszystko zmieni. Jeszcze chcieliśmy was zaprosić na Zoegzotykę 7 kwietnia. Będziemy tam my ze stolikiem. Będą fajne zwierzęta, jakieś ozdoby, rośliny, więc zapraszamy was serdecznie. Wbijajcie.